Siemanko, z tej strony Seedrox, witam was bardzo serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku mobilnego grania na moim kanale. I dzisiaj przychodzę do was z kolejną, wydaje mi się, ciekawą gierką. Ale tym razem nie przychodzę do was z grą od Ketchupa, tak jak to było w kilku ostatnich materiałach. Sporo ludzi pisało mi, że dlaczego nagrywam tylko gry od Ketchupa, dlaczego tylko je wrzucam. A jest to spowodowane tym, że po prostu tworzą fajne gry i wydają je dosyć często. Ja, jeżeli znajdę jakąś inną ciekawą gierkę, to również z chęcią wam ją pokażę. Nie, to nie jest tak, że musi być koniecznie od Ketchupa, ale te od Ketchupa są bardzo popularne, bardzo dużo osób mnie o nie prosi i właśnie też dlatego je nagrywam. Ale dzisiaj, słuchajcie, mam dla was coś innego. Pokażę wam jedną gierkę, przygotowałem sobie grę o nazwie AA, żeby pokazać wam ją w dzisiejszym odcinku, a pod koniec tego materiału pokażę wam jeszcze jedną grę o nazwie Circle Surfer. Pokażę wam ją dlatego, że jest strasznie podobna do gier od Ketchupa. Jest ona innego wydawcy, ale no chyba wzorowana w 100% na Ketchupie. Ta gra Circle Surfer jest tylko na iOSie, więc osoby z Androidem no niestety sobie w nią nie zagrają, ale ja, tak jak mówię, na końcu tego materiału tylko wam to pokażę, żebyście zobaczyli, jak można fajnie kopiować gry. Fajnie, oczywiście mówiąc w cudzysłowie, ale nieważne, słuchajcie, zagramy sobie najpierw grę o nazwie AA. Być może tą grę kojarzycie, bo gra jest ostatnio strasznie popularna, przynajmniej na iOSie zdobywa jakieś tam rekordowe ilości pobrań z App Store'a. I powiem wam szczerze, że początkowo gra nie wydawała mi się zbytnio ciekawa, ale jeżeli ją sobie ściągniecie, jeżeli sobie sami w nią zagracie, bo być może na materiale też nie będzie to tak fajnie widoczne, to jeżeli sami sobie jeżeli sami sobie w nią zagracie, to myślę, że naprawdę wam się spodoba. Pokażę wam może najpierw, czekajcie, zróbmy inaczej. Pokażę, wybiorę sobie tutaj jakiś poziom. Wpiszmy sobie poziom pierwszy, żeby pokazać wam po prostu, na czym to polega. Ok, ready to play level 1. Ja jestem teraz na poziomie 39, o ile się nie mylę, zaraz wam to pokażę, ale zagrajmy sobie na poziomie pierwszym. Słuchajcie, w tej grze gra jest bardzo prosta. Naszym zadaniem jest wpasować wszystkie te kuleczki, które są na dole ekranu, po prostu do tego jednego wielkiego kręcącego się czegoś. Nie wiem dokładnie, co to jest, ale tak jak mówię, naszym zadaniem jest tutaj wpasować te kuleczki tak, żeby nie dotknęły tych już poruszających się, bo jeżeli je dotkną, to jak widzicie, przegrywamy i musimy próbować od nowa. Na początku te poziomy nie są zbytnio trudne, chociaż teraz jak widzicie, zginąłem, bo chciałem to zrobić zbyt szybko, ale na początku te poziomy nie są zbyt trudne, bo jest dużo miejsca, jest mało tych kuleczek, ale z każdym kolejnym poziomem będzie ich coraz więcej. Będzie też tak, że ta cała figura będzie poruszała się coraz szybciej i z każdym kolejnym etapem no będzie trudniej to wszystko dopasować. Jak widzicie, już robi się trochę gęściej, ale jak na razie nie jest jeszcze żaden problem, żeby po prostu to przejść. Pokażę wam zaraz, co się dzieje od poziomu 18, bo tam już następuje pewna zmiana i potem na poziomie 36 albo 37 jakoś tak jest też kolejna nowa. Zaraz wam dokładnie to pokażę. Ja w tą gierkę naprawdę sporo grałem, także już trochę skilla nabrałem, dlatego tak w miarę dobrze mi tutaj idzie, ale zaraz wam pokażę dokładnie, o co mi chodzi z tym poziomem 18. Przejdźmy sobie teraz tym poziom 7. Nie wiem, czy dam radę tutaj jeszcze jakoś to zrobić. Okej, udało mi się wpasować to i czy dam radę to tutaj? Tak, udało się, super. Jeżeli nam się uda, oczywiście cały ekran podświetla się na zielono i możemy przejść do kolejnego poziomu. Ale słuchajcie, wybierzmy sobie teraz poziom 18. Zagrajmy sobie tak, naciśniemy replay. Okej, i zagrajmy na poziomie 18, bo zobaczcie, kurde, wyskakują mi reklamy. Nie wiem czemu, bo połączyłem się do trybu samolotowego, a mimo wszystko mam reklamy. I zobaczcie, tutaj, jak widzicie, ta cała figura porusza się w różnym tempie, zmienia się jej szybkość. Nie wiemy, kiedy dokładnie zwolni, ani kiedy dokładnie przyspieszy, także musimy mieć się na baczności, bo może nas to, powiem wam szczerze, łatwo zgubić. Ja już jestem do tego przyzwyczajony, bo sporo poziomów na tym przyspieszaniu i zwalnianiu przeszedłem, także dla mnie to już nie jest jakiś tam wielki problem, ale za to pojawił się kolejny problem na tym 36 levelu, bo zobaczcie, zaraz wam spróbuję to pokazać. Chodźmy sobie może na 38. 38 chyba jeszcze mam, tak, mam 39 nawet, bo zobaczcie, tutaj ta nasza figura może zmienić kierunek w każdej chwili. Na przykład teraz, chciałem już wstawiać kolejną kulkę, zmieniła kierunek, chciała iść w lewą stronę, no i niestety przez to przegrałem. Także spróbujmy to może tutaj przejść. Ok, zawróciła, także spokojnie teraz możemy sobie poradzić. Poziom 39 to jest poziom, na którym, na którym chyba skończyłem. I tutaj nie dość, że ta figura zwalnia i przyspiesza, to jeszcze, tak jak mówiłem, zmienia kierunki, więc musicie być czujni, musicie uważać, żeby zbyt szybko nie zginąć. Dobra, ok, zmieni kierunek. Tak jest, tak właśnie czułem, że tak zrobi. Mamy kolejny 40 poziom, to jest już chyba mój rekord. Dobra, ok, szybko. Zaraz coś tutaj się na pewno stanie, bo to niemożliwe, żeby tak bez niczego to się poruszało, chociaż w sumie, zobaczcie, tutaj jest bardzo dużo kulek, czyli naszym zadaniem jest tutaj stawiać te kulki jak najbliżej siebie, tak żeby, okej, żebyśmy ze wszystkim się zmieścili, bo jak źle zaczniemy je stawiać, to po prostu zabraknie nam miejsca, dobra? Okej, zostały mi dwie, czy dam radę gdzieś tutaj jeszcze wcisnąć? No jedną na pewno, ale tej jednej już chyba
nie dam rady, dokładnie. Zobaczcie, jak niewiele mi brakowało. No spróbujmy, spróbujmy przejść ten poziom. Nie chcę też, tak jak mówiłem, przedłużyć tego materiału za bardzo. Okej, zróbmy teraz tutaj najszybciej, jak tylko możemy. Dobra, zostały mi dwie, no niestety. Nie jest to, kurde, takie proste, jak może się wydawać. Naprawdę polecam wam, żebyście sobie tą gierkę ściągnęli, żebyście sobie nią zagrali. Gra jest oczywiście dostępna i na iOSie, i na Androidzie. Nie wiem, jak na Windows Phone, sprawdzę. Jeżeli będzie, to oczywiście link do pobrania także wstawię wam do opisu. Dobra, teraz staram się jak najszybciej tutaj to poukładać. No i zostały mi dwie kulki. Czy one się tam zmieszczą? Wydaje mi się, że może być problem. Okej, jedna już jest. Na pewno tam nie wejdzie. Nie ma opcji, żeby to się tutaj zmieściło. No trudno, moi drodzy. Chyba nie dam rady przejść tego poziomu. Spróbujmy sobie ostatni raz. Nie spodziewałem się, że coś takiego tutaj zastanę, ale fajnie. Fajna sprawa. Sporo tych kulek jest. Trzeba się naprawdę tutaj nieraz namęczyć, żeby przejść. Ja myślę, że na każdym etapie spokojnie kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt prób musicie mieć, żeby udało wam się to przejść. No na pewno teraz tego nie wcisnę. Nie mam gdzie. Po prostu brakuje mi miejsca, słuchajcie. Autorzy wiedzieli, co robią, dodając 27 kuleczek aż. Dobra, ale teraz spróbujmy jak najszybciej. Nie można też oczywiście za szybko, żeby nam się tutaj to wszystko nie podotykało. No i nie wiem, co ja mam zrobić z tą. Nie mam pojęcia, w które miejsce. Może spróbuję tutaj. No niewiele brakowało, słuchajcie. Niewiele brakowało, ale nie dam rady niestety. Słuchajcie, także to była gierka o nazwie AA. Grę, tak jak mówiłem, możecie sobie pobrać z opisu, który znajduje się pod tym materiałem, ale mam dla was, tak jak mówiłem, kolejną gierkę o nazwie Circle Surfer. I zobaczcie, na pierwszy rzut oka już widać, że to jest praktycznie ketchup. Mamy tutaj jakieś diamenty, mamy tutaj nasz rekord, ale mamy też bardzo podobne postaci. Naszym zadaniem jest tutaj naciskanie na te pojawiające się jakby przeszkody. Wtedy one podnoszą się do góry i musimy zrobić tak, żeby nasza postać po prostu mnie nie uderzyła. Całkiem fajna, całkiem prosta gierka. Widać, że trochę skopiowana. Jeżeli ta przeszkoda nas dotknie, to niestety tutaj przegrywamy. Widać, że trochę skopiowana od ketchupa, chociażby po tym, że mamy też tutaj, słuchajcie, różne klasy do wyboru. O, zobaczcie, jak widzicie, możemy sobie tutaj to wszystko też fajnie odblokowywać. Nie mówię, że gra jest zła, gra jest bardzo fajna, fajnie się w nią gra, ale no moim zdaniem jest to po prostu podróbka ketchupa. Dajcie znać, co o tym myślicie. Ja sobie tą gierkę zostawię, bo w wolnej chwili można sobie w to też fajnie tutaj popykać. Szkoda, że nie ma tej gry na Androidzie, ale tak jak mówiłem, no niestety sprawdzałem w sklepie Google, tego nie widziałem, chyba że coś źle robiłem, chyba że się pomyliłem, także jeżeli byście ją widzieli, to dajcie znać. I jeżeli się pojawi oczywiście na Google Play, jeżeli dostanę taką informację, to też wam tutaj link wstawię do opisu. Także tak to wygląda. To jest, moi drodzy, kolejna taka bardzo prosta gierka na zabicie czasu. Nic więcej chyba już tutaj, zobaczcie, też możemy kupić diamenty, jakby ktoś chciał. Nic więcej tutaj wam chyba nie mam do pokazania. Także z mojej strony to było na tyle. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Już tak, zostawcie łapkę w górę. Dobijmy do 4000, bo już niewiele pod ostatnim materiałem nam brakowało. Także mam nadzieję, że pod tym materiałem dacie radę dobić do 4000 i koniecznie napiszcie mi w komentarzu, jaką grę chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku. Z mojej strony to było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę, życzę wam oczywiście udanego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale.